Witam Państwa. Teraz podczas świąt mamy okazję siąść we wspólnym większym gronie przy stole. Nam gościnności swojego domu użyczyła Greta Grabowska. Dzięki niej mogliśmy się tu dzisiaj spotkać i właśnie ze mną razem. Greta Grabowska, architekt wnętrz. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Mamy podróżniczkę i pisarkę Magdę Milianowicz. Dzień dobry. Oraz rodzynka w Babińcu, jak sam powiedział, człowieka wielkiego serca, przedsiębiorcę Andrzeja Krysiaka. Dzień dobry. Chciałabym, żebyśmy, jak to się w święta zdarza, powspominali trochę i wrócili do czasów wczesnego dzieciństwa. I na pierwszy rzut Magda, co duża Magda pamięta z czasów, kiedy była małą Magdą? No na pewno płonącą choinkę. W moim domu i w domach moich przyjaciół często choinki płonęły. Nie było wtedy lampek choinkowych. Pamiętam, że były takie metalowe klipsy, były świeczki, więc łatwo było o pożar. No pamiętam upiorne maski Mikołaja, na dowód tego zdjęcie. Ojciec przebrał się za Mikołaja, za czapę służył kołnierz z płaszcza mamy. Broda, jak widać, z waty, prześcieradło. Ale nie byłaś przeszczęśliwa, jak widać. Nie byłam przeszczęśliwa, nie pamiętam tego momentu, ale na pewno została mi jakaś trauma z tego czasu. No, tu z kolei urocze zdjęcie z prezentami, większymi lalkami, misiami ode mnie. Co jeszcze? No na pewno zapach pomarańczy, na które wszyscy wtedy czekaliśmy, na wiadomość w wiadomościach telewizyjnych, że właśnie płynie statek. Na pewno historyjki z gumy Donald. Na pewno kalkomanie z myszką Miki i z kaczorem Donaldem. Ale ty byś chciała wszystko naraz, poczekaj sekundę. Zrobimy tak, że porozmawiamy i o jedzeniu, i o prezentach. Zacznijmy od tych zdjęć upiornych, bardziej lub mniej. Ja, proszę Państwa, też mam takie zdjęcie, z góry przepraszam za wrażenia estetyczne. Z tej sukienki, którą mam na sobie, moja mama była bardzo dumna. Sukienka przyjechała z Niemiec. Z NRD. Ja jej bardzo nie cierpiałam, bo po prostu drapała. No i jak widać, no, niestety wątpliwie urodziwa była. Greta, masz zdjęcia z przeszłości, pokaż, co masz ciekawego. Tak, miałam około roku, kiedy to zdjęcie zostało wykonane. Z domowych informacji wiem, że to było właśnie w grudniu, czyli przy okazji Świąt Bożego Narodzenia. Ktoś dobył aparat i wykonał fotkę takiemu strasznie smutnemu dziecięciu. Natomiast ulubionym moim zdjęciem jest zdjęcie z moją siostrą. Siedzimy właśnie pod choinką i jesteśmy absolutnie oczarowane blaskiem bombek i tym wszystkim, co będzie za chwilę się działo, czyli prezentami, smakołykami i różnymi fajnymi rzeczami, które stały się naszym udziałem. Nie mam jakichś traumatycznych doświadczeń, aczkolwiek jedno wspomnienie tak cały czas gdzieś tam kołacze się po głowie. Pamiętam, na święta jeździliśmy na ogół do mojej babci. To było stare budownictwo, duże pokoje, duże piece, wielkie szafy. I gdzieś jak miał przyjść święty Mikołaj, my zawsze gdzieś między tym piecem a szafą chowaliśmy się. A cała rodzina udawała, że właśnie ten Mikołaj się pojawił, tupiąc, zamykając wszystkie drzwi, otwierając okna. Także pełna, powiedzmy, scenografia tutaj też była, ale aktorstwo fantastyczne. Także dzisiaj się nie chowam, także myślę, że to nie było traumatyczne. Nie było traumy. Andrzej chyba też nie ma traumy, ale za to Andrzej zdolności artystyczne. Tak, oczywiście. Ja traumy faktycznie nie mam. Co widać na tym zdjęciu, Mikołaja wręcz zakryłem swoją osobą. Nie bałem się nigdy, bo zasięgnąłem języka oczywiście u mamy, nie bałem się nigdy, a zdolności artystyczne, tak, Greta to podsumowała, że musiałem być bardzo, ja powiem, że zdolny, nie powiem, co powiedziała Greta. Taka ładna choineczka, 5 lat, produkcja tego obrazka, Andrzej Krysiak, tak jak uboga. Najbardziej. To może wizja była uboga, natomiast ona nie była ta choinka uboga. Ale zobaczcie, to jest kwintesencja choinki, jest pięć, jest są gałęzie, są bombki, wielobarwne bombki. Są jeszcze inne, tutaj to jakiś aszparagus jakiś chyba wyszedł, nie choinka, natomiast to już jest na bogato. Żeby nie było, to już jest na bogato. Paczka z RFN-u to przyszła. To też już moja choineczka. Ja mieszkałem w Słubicach, czyli przy granicy NRD. My mieliśmy możliwości jeżdżenia po zakupy do Niemiec i z tym się wiąże również moja historia, a właściwie nie tyle moja, ile całej naszej trójki, bo ja jestem z trzyosobowego rodzeństwa. Starszy brat, siostra bliźniaczka, a jak co roku przed świętami starszy brat prowodyrem był, szukaliśmy prezentów. Oczywiście, jak najbardziej, tak? I któregoś roku pamiętam, znaleźliśmy prezenty. Ja z bratem dostaliśmy po takim karabinie, na końcu był taki korek, którego jak się Ksiądz Spurząd wylatywał na tej sztureczku takim, a siostra lalkę. Rumcajsowy. Oczywiście, taki rumcajsowy dokładnie. Oczywiście z tej lalki siostra była niezadowolona, nie ale przecież no, my mówimy, nie możesz nic się zdradzić, bo przecież to są prezenty pod choinkę.
pod choinką te prezenty były ładnie zapakowane. Kiedy my dostaliśmy już swoje prezenty, ona tę swoją lalkę wzięła, nie zrywając folii, powiedziała: ja nie chcę lalki, chcę karabin, i oddała. Rodzice wtedy troszeczkę nie mieli, ale ojciec stanął na wysokości zadania i zaraz po świętach pojechał do tego NRD całego, do Frankfurtu na Dodrą i kupił jej ten wymarzony karabin. Karabin. A propos pieca, to była strefa nadgraniczna, tak. Czyli broniliście kraju. Zdecydowanie tak. A propos pieca, Greta wspomniała o piecu, przypomniała mi się historia kolegi, który spędzał zawsze święta w domu dziadków, u których był piec. Był też piękny parkiet i dziadek ten parkiet zawsze smarował parafiną. Czy terpentyną. No i jego tata z kolei drżał z niepokoju, czy nie dojdzie do pożaru, no bo tu terpentyna, a tutaj piec. Magda, wywołałaś pomarańcze. Pamiętamy, jak pomarańcze rzucali, pamiętamy. Było stanie w kolejkach i tak dalej. No właśnie, co jako dzieciaki pamiętamy z tych słodkości, z tych rzeczy, które no, nam były dane, bo nie oszukujmy się, nie było tyle co teraz. Czekoladki Panda czeskie. Pamiętam do dzisiaj. Firma Panda, czekoladki czeskie. Tak, to było to. Ja nad granicą to ja miałem wręcz przeciwnie dostęp do takich rzeczy i te jakieś tam te orężatki w pastylkach, bo były, u nas orężatki były te orężaty rozpuszczane tak. W proszku, a tam były w pastylkach takie cukiereczki jak orężatki. Ja nie miałem problemu z tym, naprawdę. No, to był ten plus mieszkania przy granicy. Ale wigilijnie tak bardziej świątecznie. A wigilijnie no to zdecydowanie jest potrawa, którą tak pamiętam i będę ją zawsze mile wspominał. Bardzo ją lubię, obecnie mało już jej jadam, bo już nie ma komu jej przygotowywać. Ale to była specyficzna potrawa, zupa mleczna, podawana na zimno, na słodko, z makiem, z kawałkami bułki suchej w środek wrzuconymi i z rodzynkami. Aż trudno się uśmiechać. To było bardzo pyszne. Razem z ojcem i z bratem, żeśmy na wyścigi walczyli, kto więcej talerzy tego zje, z tym, że mój i brata talerz zawsze był obstrzony naokoło rodzynkami, bo akurat tego nie trawiliśmy. Ale z tą zupą mam też takie wspomnienia, już ze starszych czasów, kiedy czy to jakaś tam powiedzmy dziewczyna przychodziła do mnie, czy chłopak do mojej siostry i był test na Wigilię zawsze, spróbowanie tej potrawy przez osoby, które przychodziły do nas odwiedziny. No i któregoś razu jeden z chłopaków właśnie mojej siostry nas po zjedzeniu tej zupy stwierdził, że była bardzo pyszna. Kiedy spytaliśmy się go, czy chce jeszcze, stwierdził: nie! Tak więc nie wiem, może coś w tym jest, co wy mówicie, ale dla nas ona była pyszna. Greta, jedzenie świąteczne. O, jedzenie świąteczne było przede wszystkim łakocie, bo to chyba każdego dzieciaka najbardziej cieszyło. Orzechy, które były nareszcie dostępne, nareszcie się ich nie chowało na święta. Podkradane z choinki cukierki w błyszczących papierkach, bo to zawsze. I oczywiście później trzeba było to tak uformować, tak i może stąd te zdolności plastyczne. Ale rzeczywiście ja chyba też mam. Ja mam na pewno. I oczywiście na stole zawsze stała kutia, to jest wschodnia potrawa i zawsze pamiętam, że na deseczce była w płóciennym worku była pszenica i to było skrapiane wodą, jakimś tam, nie wiem, młotkiem, wałeczkiem, czymś tam się uderzało, żeby pozbawić pszenicę tej skórki, żeby później można ją było ugotować. I oczywiście to było zawsze najbardziej genialne danie z całych świąt. Magda? A propos cukierków, przypomniała mi się opowieść Eli Okupskiej, naszej koszalińskiej aktorki, stąd się wywodzącej. Opowiadała mi, że kiedy ona i jej siostrzyczka były malutkie, to też doszło do momentu, kiedy choinka płonęła i obie miały takie małe fartuszki z małymi kieszonkami i Ela mówi, że stała w takim osłupieniu, patrząc, jak rodzina tą choinkę gasi, natomiast jej mała siostrzyczka chodziła i wrzucała spadające choinki cukierki do fartuszka. Wykorzystała sytuację. Magda wywołała też na początku prezenty, kalkomanie i tak dalej. No właśnie, pamiętacie jakiś taki prezent, albo na który czekaliście bardzo mocno, albo który był dużym rozczarowaniem? Gazeta Brawo. Matko Boska, ale dostałaś czy chciałaś dostać? Dostałam. Ja pamiętam, że podejrzałam kiedyś żołnierzyki, takie plastikowe, malowane, byłam pewna, że to dla mnie, ale niestety dostał mój kuzyn. Czyli syndrom karabinu. Dokładnie, ale później się dzielił ze mną, także wspólnie odgrywaliśmy na kozetce w sypialni bitwy, marszcząc jakąś tkaninę. Pamiętam, że jeszcze konnice do tego dorabialiśmy z jakichś spinaczy takich archaicznych i oczywiście tam całe rozgrywki napoleońskie wojska atakowały ostro, także. Andrzej, ja zdecydowanie ten karabin, tak. Ja szybko jeszcze powiem, że miałyśmy z moją siostrą starszą o 9 lat ode mnie taką historię, że raz pod choinką nie było nic. Po prostu nie było nic. My byłyśmy zrozpaczone, załamane. Ja byłam jeszcze wtedy bardzo mała.
wlazłam jakoś pod tę choinkę, bo nie mogłam w to uwierzyć i znalazłam nitkę, zwykłą nitkę, która no, po prostu sobie tam leżała. I tak po nitce do kłębka, po nitce do kłębka, po całym mieszkaniu musiałyśmy przejść, a na końcu był w papier owinięty adapter. No. To było coś pięknego, tak. Moja siostra słuchała Beatlesów, a ja sobie bajek nagranych sobie bajek. Na płytach. No. Kochani, Magda spędzała święta, jedne ze świąt, w nietypowych warunkach. Chciałabym, nie ukrywam. Na Lanzarote ciepło, nie ma śniegu. Jak się świętuje? Miło się świętuje, ponieważ no, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpanie, Lanzarote, każdy pretekst do zabawy jest dobry. Także oni się bawią przez cały rok, święta się bawią podwójnie. Wychodzą na place, często też w święta, z ciastami, z winem, także atmosfera jest urocza. No, brakuje trochę śniegu, brakuje tego klimatu. Oczywiście chodzą po wsiach, po miasteczkach, Mikołaje w czapach. Jest to piękny moment, jeżeli chodzi o roślinność, ponieważ tam tych opadów jest niewiele, a w grudniu ta wilgotność powietrza jest duża, więc kwitną gwiazdy betlejemskie. No tam spotkałam gwiazdy mojego wzrostu, także tutaj widzimy tylko te małe w doniczkach. Wulkany się zielenią, także jest to miłe, aczkolwiek no, jak się jest daleko od rodziny, od przyjaciół, to zawsze ich brakuje. To. No tak. No ale tam można to. Zaszaleć, czasem można pojechać czasem na wyspę. Szybko Sylwester się zaczął. A kulinaria? Były zaskoczenia? No, mnóstwo ryb, ponieważ ocean, więc mnóstwo ryb. Karpia nie ma, ale jest mnóstwo innych świetnych ryb. Co tam jest taką tradycją? Ciasteczka migdałowe, desery migdałowe, bardzo słodkie, takie jak tureckie, jak arabskie desery, wypiekane specjalnie właśnie na święta Bożego Narodzenia. Kochani, mówi się święta, święta i po świętach, ale póki są, to możemy sobie życzyć. Ja Wam życzę rodzinnego ciepła, wiadomo, życzliwość zawsze się przyda. A czego Wy życzycie sobie, nawzajem, innym ludziom? No myślę, że przede wszystkim życzymy zdrowia, bo wiemy o tym, jak to cenne. Życzymy sobie dostatku, bo lepiej nam się żyje, kiedy nie musimy się martwić o rachunki. Życzymy sobie uśmiechu i życzliwości, bo tego na pewno w naszym kraju brakuje. Życzymy sobie wszystkiego dobrego. Greta? Ktoś kiedyś mi życzył i to utkwiło mi w pamięci. Ziemi, wody, słońca i powietrza w idealnych proporcjach. Czyli no, tego wszystkiego, co nas otoczy. Andrzej. A ja doświadczam pewnej rzeczy, jeśli chodzi o mnie, to znaczy uśmiecham się do siebie. Jeśli ja się uśmiecham do siebie, wtedy wszyscy dookoła też chodzą uśmiechnięci, bo ja emanuję tą radością dookoła. I tego wszystkim życzę. Uśmiechajmy się do siebie. Drodzy Państwo, Wam dziękuję bardzo za świąteczne spotkanie. Drodzy Państwo, te życzenia też są oczywiście dla Państwa. Wszystko w doskonałych proporcjach, życzliwość, uśmiechajmy się, bądźmy dla siebie dobrzy, nie tylko w Boże Narodzenie. A ja mam nadzieję, że to nasze krótkie spotkanie zbliżyło Państwa do tego, żeby w rodzinnym gronie sobie powspominać, poopowiadać, wyciągnąć upiorne zdjęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam za rozmowę. Dziękujemy. Do widzenia.